Witam w pierwszym odcinku programu Co w kosmosie. W programie tym usłyszycie najnowsze wieści ze świata astronomii. Zaczynamy od najbliższej misji na Marsa, a konkretnej misji Mars 2020, która ma wystartować latem przyszłego roku. Misja ta ma na celu wysłanie kolejnego łazika na powierzchnię czerwonej planety. Jednak tym razem łazik nie będzie sam. Będzie mu towarzyszył mały helikopter, który całkiem niedawno przeszedł testy w warunkach podobnych do tych, jakie panują w atmosferze Marsa. Będzie to pierwszy pojazd latający w atmosferze czerwonej planety. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to misja dotrze do Marsa na początku 2021 roku. Na razie opuszczamy Marsa, jak i nasz układ słoneczny, i przyglądać się będziemy odległej planecie krążącej wokół gwiazdy, gwiazdozbiorze zbiorze Pegaza. Astronomom z ESO udało się przeprowadzić pierwsze bezpośrednie obserwacje interferometryczne planety pozasłonecznej. Wszystko dzięki instrumentowi Gravity, teleskopu VLTI. Pozwala on na łączenie obserwacji z kilku teleskopów na raz, dzięki czemu dostajemy obraz o lepszej rozdzielczości. Choć żadnego normalnego zdjęcia nie wykonano, uzyskane w obserwacjach widmo pozwoliło na dokładne zbadanie składu atmosfery planety. Planeta, o której mowa jest superjowiszem, od wieku zaledwie 30 milionów lat. Okazało się, że atmosfera zawiera znacznie więcej tlenku węgla niż metanu. Może to sugerować istnienie silnych pionowych wiatrów w atmosferze, które sprawiają, że tlenek węgla nie łączy się z wodorem i nie powstaje metan. Odkryto również, że w atmosferze planety znajdują się chmury pyłu żelaznego i krzemianowego. A teraz wracamy do naszego układu słonecznego. Sonda OSIRIS-REx, która bada planetoidę Benu, dostarczyła niezwykłych informacji o tym obiekcie krążącym niedaleko od Ziemi. Astronomowie są głównie zaskoczeni jej kamienistą powierzchnią i dużą aktywnością. Początkowo sądzono, że planetoida będzie posiadała trochę bardziej gładką powierzchnię. Nie przypuszczano natomiast, że będzie ona usiana różnej wielkości kamieniami. Dodatkowo, od chwili przybycia sondy do Benu zauważono aż 11 wyrzutów materii z powierzchni planetoidy. Misja OSIRIS-REx ma na celu m.in. pobranie próbki z powierzchni Benu, co biorąc pod uwagę ostatnie odkrycia, może nie być takie łatwe. Próbki te następnie zostaną zabezpieczone i wysłane na Ziemię. planowane czas przybycia ich to 2023 rok. Dzięki tej misji naukowcy mają nadzieję na dokładne zbadanie próbek planetoidy w ziemskich laboratoriach. I to wszystko w tym odcinku. Dajcie znać czy się Wam podobało, jeśli tak to polećcie nasz program swoim znajomym. Jako, że jest to nasz pierwszy odcinek to z chęcią wysłuchamy Waszych uwag i sugestii odnośnie programu. Na razie i do usłyszenia za tydzień.